Większość ludzi myśli, że praktyka medytacyjna zarezerwowana jest dla ludzi zainteresowanych filozofią, religią i rozwojem duchowym. Że trzeba siedzieć nieruchomo przez pół godziny, nie myśleć i wczuwać się tylko we własny oddech, dążąc do duchowego oświecenia. Większość ludzi kojarzy medytację z buddyzmem, ezoteryką, religiami i filozofiami Dalekiego Wschodu. Czy mają rację? Po części tak, ponieważ taki jest społeczny, główny przekaz medialny. Ale medytacja nie jest czymś zarezerwowanym dla wybranych, uduchowionych ludzi. Czyli interesujących się tak zwaną duchowością, czytających książki o filozofii wschodu i rozwoju duchowym. Jest dla każdego z nas. Dosłownie dla każdego. I każdemu może przynieść niezwykłe korzyści. Co więcej, medytacja jest tak naprawdę łatwa i przyjemna. I nie musi trwać długo. Możemy zacząć zaledwie od paru minut medytacji w ciągu dnia. Czym zatem w ogóle jest medytacja? Medytacja to stan wyjątkowej uważności na to, co się dzieje tu i teraz. Stan, w którym po prostu stajemy się świadomi faktu, że nie jesteśmy swoimi myślami. Zauważamy, że myślenie to proces bardzo dynamiczny, zmienny, chwilowy. Myśli wciąż się zmieniają. Co chwila dotyczą czegoś innego. Gdy się mocno skoncentrujemy, możemy myśleć o jednym temacie przez kilka, kilkanaście minut. Ale nawet wtedy same myśli również się zmieniają, chociaż krążą wokół tego samego tematu. W stanie medytacji, w stanie uważności, zdajesz sobie sprawę z tego, że oprócz tych zmiennych, dynamicznych, niestałych myśli jest jeszcze coś, co jest zawsze takie samo. Nie zmienia się. Coś, w czym te myśli się pojawiają, czyli świadomość. Czysta świadomość. I ta czysta świadomość to tak naprawdę twoje prawdziwe ja. Tym jesteś. Tą czystą przestrzenią świadomości. A nie swoimi myślami, doznaniami, emocjami. Ty je masz, a nie nimi jesteś. Umysł można porównać do pochmurnego nieba. Świadomość to po prostu przestrzeń nieba. Niebo bez chmur widzimy jako niebieskie, ale tak naprawdę to tylko pusta przestrzeń. W nocy widzimy ją jako czarną. Pusta, bezbarwna przestrzeń. Chmury to myśli, emocje, doświadczenia typu słyszenie dźwięków, czucie ciała, ubrania, otoczenia, widzenie obiektów. Chmury nie są wieczne, przepływają, zmieniają się z chwili na chwilę. Przestrzeń nieba jest stała, wieczna, nie zmienia się. Zawsze jest taka sama. Wydaje się, że jej nie ma, ponieważ nie jest żadnym obiektem, który można zobaczyć. Nie jest czymś, jest po prostu przestrzenią. I ponieważ przysłaniają ją chmury, wydaje się, że tylko chmury istnieją i są realne. Ale przecież ta przestrzeń jest cały czas, jest jak najbardziej realna. Podczas medytacji zaczynamy zauważać, że oprócz chmur jest jeszcze właśnie ta czysta przestrzeń. Czasami chmury się rozpraszają i możemy zobaczyć, że chmury płyną po niebie, ale nie są niebem. Czasami również możemy doświadczyć nieba bez chmur, czystego nieba. I to są rzeczywiście niezwykłe, wspaniałe i niezapomniane chwile. Nieprawdopodobnej wolności, spokoju i poczucia wewnętrznej radości. Z odkrycia, że naszym prawdziwym ja
wcale nie są zmienne chmury, ale właśnie to czyste, cudowne, przejrzyste niebieskie niebo. Wieczne i niezmienne. Czasami zdarza się to spontanicznie. Czasami wynika z ogromnego cierpienia. Taki psychologiczny przełom, gdy nagle zdajemy sobie sprawę, że to cierpienie to iluzja. Świat iluzji, świat form, że przemija. I stajemy się widzem tego teatru i odnajdujemy wolność od tego cierpienia. Czasami dzieje się to wtedy, gdy jakieś nadzwyczajne piękno sprowadza nas do pełnej obecności, tu i teraz. A czasami po prostu podczas siedzenia w medytacji. Bezchmurne niebo po prostu się zdarza. Medytacja jest zatem prostą świadomością tu i teraz, że oprócz chmur, czyli twoich myśli, twoich emocji, twoich doznań, doświadczeń zmysłowych, jest jeszcze przestrzeń czystej świadomości, w której to wszystko ma miejsce. Teraz. Kiedy oglądasz ten film, również. Masz w swojej głowie doświadczenia i myśli. Słyszysz moje słowa, być może widzisz moją twarz na ekranie i masz jakieś myśli w głowie. To wszystko chmury. Jest jeszcze niebo, ta czysta przestrzeń, gdzie to wszystko tu i teraz się pojawia. Twoja świadomość w tej właśnie chwili. Uświadom sobie to teraz. Gdy zdajesz sobie z tego sprawę, jesteś w stanie uważności, w stanie medytacji. Nawet na kilka sekund. Na jeden świadomy oddech. Jak widzisz, nie jest to trudne. Każdy może wejść w stan uważności w każdej chwili, o ile pamięta, by to zrobić. Zdecydowana większość ludzi nie pamięta, by kiedykolwiek to zrobić. Całkowicie utożsamiają się z procesem myślenia, który ich kontroluje. Kontroluje ich reakcje i emocje. Ten proces jest uwarunkowany podświadomymi przekonaniami, wcześniejszymi doświadczeniami, społecznie wdrukowanymi prawdami i mądrościami. Myśli kontrolują nasze życie, ponieważ im na to pozwalamy, ponieważ głęboko wierzymy w prawdziwość każdej myśli, nawet najbardziej absurdalnej, fałszywej i głupiej. Każdemu, tobie również, zdarzyło się choć raz, kiedy zorientowałeś się, że myślałaś niewłaściwie. Każdy z nas popełnił kiedyś błąd, coś źle zinterpretował. Każdemu zdarzyło się rozpoznać tę iluzję procesu myślenia. Jednak tak naprawdę o wiele więcej myśli niż sądzimy ma taki właśnie iluzoryczny charakter. Nie widzimy rzeczywistości taką, jaka jest, tylko taką, jak postrzega ją nasz umysł. Jeżeli ten umysł nie jest najlepiej skonstruowany, to dostajemy na wyjściu kiepską wizję, kiepski produkt. Kiedy wierzymy na przykład, że jesteśmy do niczego, że nie uda nam się, że nie zasługujemy na coś, na kogoś, lub odwrotnie, że jesteśmy panami świata, że wszystko nam się należy, że jesteśmy we wszystkim najlepsi, że jesteśmy lepsi od innych, jako ludzie. Takie myślenie to iluzja, ale żeby to zobaczyć, trzeba nauczyć się w ogóle zauważać fakt, że myślimy i że to tylko proces interpretacji rzeczywistości, a nie rzeczywistość sama w sobie. Świadomość tego, że mam myśli, że w mojej świadomości właśnie dzieje się tu i teraz proces myślenia, to właśnie medytacja. Stan medytacji. Kiedy uwalniamy się od tej tyranii myśli, z umysłem dzieją się naprawdę niezwykłe rzeczy.
Przede wszystkim przestaje ciągle paplać. I to jest nieprawdopodobny odpoczynek, kiedy na chwilę myśli się uciszają. Odpoczywamy bardzo głęboko i odpoczywa cały nasz system nerwowy oraz mózg. To niesamowicie wzmacnia nasz system odpornościowy. Organizm lepiej radzi sobie z wirusami, bakteriami i patogenami. Łatwiej zwalcza komórki nowotworowe, które przecież powstają w organizmie każdego z nas. Co jeszcze się dzieje, gdy tak głęboko odpoczywamy? Organizm się regeneruje i zaczyna postrzegać lepiej rzeczywistość zza zasłony wcześniejszych, głupich interpretacji. Budzimy się ze snu iluzji o rzeczywistości. Widzimy ją lepiej i potrafimy dostrzegać dobre strony prostych, codziennych doświadczeń. Nasz mózg uczy się dostrzegać dobro wokół siebie i to sprawia, że jesteśmy bardziej zadowoleni, szczęśliwi. Potrafimy cieszyć się małymi rzeczami i mamy energię i ochotę, by osiągać większe. To jedne z najgłupszych mitów na temat medytacji. Mit, który mówi o tym, że medytując musimy wyrzec się pragnień, przyjemności, seksu, zabawy, dążenia do sukcesu, zarabiania pieniędzy itd. Wręcz odwrotnie. Medytacja może nam bardzo pomóc w dążeniu do sukcesu. Może pomóc w twórczości, w pracy, w rozwoju innowacyjności, intuicji w biznesie, w inwestycjach. Może pomóc nam w tworzeniu dobrych nawyków, w przełamywaniu oporu przed działaniem. A przede wszystkim medytacja pomaga nam w rozwoju umiejętności cieszenia się doświadczeniami tu i teraz. Odczuwania większej radości ze związku, z seksu, z dobrego jedzenia, przyjemności zmysłowych. Tu nie ma żadnej sprzeczności. No, chyba że obudujemy prostą praktykę medytacji, uważności, jakąś chorą ideologią, filozofią lub religią. To co innego. Jednak w czystej postaci uważność jest stanem świadomości, z którego bierze się energia do działania, a nie bierność. Kiedy medytujesz, zmieniają się zatem twoje emocje na bardziej pozytywne i lepiej widzisz to, co jest. Masz lepszy kontakt z rzeczywistością. Możesz zatem zacząć medytację już teraz, od przywołania tej uważności na bieżącą chwilę i to, co jest aktualnym twoim doświadczeniem. Możesz sobie uświadomić to, co widzisz, słyszysz i jak czujesz swoje ciało. I zauważyć fakt, że to są twoje doświadczenia. Prosty fakt. Potem możesz zauważyć, że masz także tu i teraz, w tej chwili różne myśli. Nawet myśl o tym, że masz w głowie różne myśli. To przecież także jest myśl. Bądź tego świadomy, świadoma, teraz. I możesz z tą świadomością obecności tu i teraz pozostać przez parę chwil, parę oddechów. Albo przez parę minut. Istnieją także inne techniki medytacji, które pomagają wprowadzić się w ten stan uważności. Medytacja z oddechem, albo różne medytacje prowadzone, które znajdziesz na kanale Adam B. Medytacje na YouTubie. Kilka propozycji takich medytacji umieszczę w opisie filmu na dole. Znajdziesz tam także linki do medytacji prowadzonych, medytacji tematycznych, czyli medytacji, w których w stanie uważności pomagasz sobie zmienić swoją podświadomość, zaprogramować w niej lepsze przekonania, lepsze wzorce reakcji na różne sytuacje, lepsze emocje,
które sprzyjają osiąganiu zdrowia, sukcesu, rozwojowi intuicji, twórczości i wielu innych konkretnych celów. Jeżeli chcesz, możesz także skorzystać z konsultacji ze mną na temat praktyki medytacyjnej całkowicie bezpłatnie w ramach grupy praktykujących razem medytację na YouTube na kanale Adam B. Live w każdy poniedziałek o 20 lub na Facebooku na profilu adamb.pl w każdą środę o 20. Linki będą również na dole. Spotykamy się, ponieważ na tych spotkaniach nie tylko bardzo szczegółowo mówię o medytacji, opisuję różne jej aspekty, odpowiadam na pytania, ale także wszyscy wspólnie doświadczamy efektu grupowego w praktyce medytacji. Polega on na tym, że mając świadomość wspólnej praktyki, medytuje nam się trochę inaczej niż podczas indywidualnej praktyki. Czujemy wsparcie grupy i sami chcemy dać wsparcie innym, co jeszcze bardziej otwiera nas na dodatkowe zasoby podświadomości. Poczucie wspólnoty praktyki wzmacnia ją i my z tego korzystamy. Zapraszam Cię serdecznie na takie spotkania. Są całkowicie bezpłatne, a aktualne informacje, linki zawsze znajdziesz na stronie adamb.pl. Jak zatem widzisz, medytacja jest dla każdego. Każdemu może przynieść wielkie korzyści w życiu i warto ją praktykować, ponieważ nawet parę minut tej praktyki codziennie potrafi zmienić bardzo wiele na korzyść w Twoim życiu. I nie musisz czytać książek o duchowości, filozofii Dalekiego Wschodu itd. Tak naprawdę medytacja jest bardzo naturalnym i niezwykle korzystnym, przyjemnym stanem. Skorzystaj z niego tu i teraz. Dziękuję i do zobaczenia.